Dziękuję Przemku. Ze mną jest Robert Gadocha, nasz złoty medalista olimpijski przed lat piłkarskie oczywiście. Wspaniały lewoskrzydłowy, podobno najlepszy w tamtych czasach. Wykorzystaliśmy ten moment, kiedy tutaj w Champions Clubie robi się nieco bardziej pusto. Wszyscy przenoszą się na górę. Zagraliśmy partię bilarda. Niestety dla mnie była to partia taka jak gra w piłkarzyki ze Zbigniewem Bońkiem. Robert spisał się wyśmienicie. Skąd znajomość gry w bilarda? W Stanach Zjednoczonych nauczyłeś się tej dyscypliny sportu? Tak, przebywając tam dłuższy okres czasu, no, była to jedna z rozrywek moich, oprócz tenisa i oczywiście amatorskiej gry w piłkę nożną. Wizja Sport rusza już za kilkanaście minut. Czy dla Ciebie jest to zaskoczeniem, że mamy w Polsce pierwszy typowo sportowy kanał? Czy spodziewałeś się tego kiedyś, kiedy grałeś jeszcze w futbol? Nie, nigdy się nie spodziewałem. Jestem naprawdę bardzo miło zaskoczony, że każde popołudnie, każdy wieczór będę mógł spędzać czas i oglądając różnego rodzaju spotkania z całej Europy i z całego świata. Grywasz jeszcze w piłkę? Zdarza Ci się biegać po boisku? Czy też inne dyscypliny sportu teraz Cię interesują i inne uprawiasz? To znaczy dla przyjemności uprawiam inne dziedziny sportu uzupełniające, czyli tenis w dalszym ciągu. Pracuję w państwowym przedsiębiorstwie portów lotniczych, gdzie jestem odpowiedzialny za sport. I oczywiście gram w drużynie starszych panów, oczywiście podróżując po całym naszym kraju i nie tylko kraju, bo dość często wyjeżdżamy za granicę. Także no, staram się utrzymać w miarę w dobrej kondycji. Widziałem Ciebie w Kępnie na wiosnę tego roku. Wspaniała dyspozycja, kilka bramek strzelonych tamtejszej drużynie. Naprawdę jest to w dalszym ciągu świetny lewoskrzydłowy. Kibiców przede wszystkim interesuje mecz, który czeka nas 9 października, który będziemy pokazywać na żywo w Wizji Sport. Mecz Szwecja-Polska po tym spotkaniu z Anglią, które na pewno oglądałeś, na pewno je bardzo przeżywałeś. Jak oceniasz szansę naszego zespołu? Czy jesteśmy w stanie zagrać przynajmniej tak walcząc, tak dobrze jak na Łazienkowskiej i osiągnąć remis, który daje nam przedłużenie tych szans, daje nam grę w barażach? No, wierzę w to, że na pewno zawodnicy dołożą wszelkich starań. Jest to ostatni mecz w tej grupie. No, mamy tę przewagę, że jeżeli wygramy mecz, no to w barażach mamy wielką szansę. A co za tym idzie, ponieważ jest to ostatni mecz, jest to bardzo, zarazem bardzo ciężki mecz do rozegrania. Jak już przednio powiedziałem, no wierzę w drużynę. Zresztą przed meczem z Anglią typowałem wynik 2-1 dla naszej drużyny i prawie że się ziścił, bo sytuacje były. No niestety niewykorzystane, ale wierzę w to, że ten ostatni mecz w Szwecji 9 października zawodnicy dołożą wszelkich starań i co najmniej go zremisują. Znasz realia futbolowe doskonale. Pytanie jest podstawowe takie, jak Szwedzi potraktują to spotkanie. Czy oni odpuszczą, czy też będą się starali narzucić swój styl gry i będą starali się jednak na koniec tych eliminacji wygrać z Polską? Czy też Anglicy może dołożą jakieś starania, by zmusić szwedzkich piłkarzy do tego, aby pokonali Polaków? Będzie to nierówna walka, dlatego że Szwedzi już mają zapewniony awans i prawdopodobnie ten mecz już dla nich nie będzie takim obciążeniem jak dla naszej drużyny. Także rozgrywając ten mecz, w żargonie piłkarskim można nazwać, że będą grali na luzie, a jeżeli się rozgrywa bez większego obciążenia mecz, no wszystko wychodzi. Także jest tutaj no, dość twardy orzek do zgryzienia dla naszej drużyny. Myślisz, że można porównać ten mecz 73 roku, który wygrali się z tym na Łazienkowskiej? Chyba nie, bo tamten mecz jednak decydował o czymś innym. Tam już po tym sukcesie był awans, a teraz... Tak, troszeczkę to inny wymiar i waga tego meczu, ale tutaj, jak już powiedziałem na wstępie, no, jest to mecz ostatniej szansy. Także jak zawodnicy tą odporność psychiczną przezwyciężą, wierzę w to, że remis wywiozą. Champions League także na naszej antenie. Śledzisz wydarzenia Ligi Mistrzów. Interesują Cię, żałuję, że Ty, kiedy byłeś piłkarzem, nie mogłeś występować w takich rozgrywkach, gdzie są zaangażowane takie pieniądze? To już nie chodzi o pieniądze, ale o tak zwane sprawdzenie się pod względem umiejętności. Akurat w tym okresie czasu, jak ja uprawiałem tę dyscyplinę sportu, no, starałem się grać najlepiej i zawędrowałem, jak to się mówi, czyli awansowałem no tam, gdzie można najwyżej, czyli zostałem najlepszym piłkarzem świata. No i oglądając Ligę Mistrzów, no nieraz mi serduszko mocniej bije, że szkoda, że ten czas tak uciekł, bo w dalszym ciągu, jak to się mówi popularnie, w sercu maj, a niestety latka uciekły i trzeba tylko oglądać te mecze. Ale jak gramy mecze starszych panów, tam się wyżywam.
Dziękuję bardzo, dziękujemy. Robert Gadocha był razem z nami. Co za chwilę przekonają się Państwo, za moment.